Witamy Was z Zuzią po raz już 15. Zbliżamy się coraz szybciej i to dużymi krokami do końcówki, ale jeszcze kilka dobrych ćwiczeń przed nami. Zuzia, mam dzisiaj dla Ciebie niespodziankę. Jak będziesz świetnie ćwiczyć, to dostaniesz czekoladę, ale pamiętaj, że robisz tak z czekoladą, że co? Dzielimy na kosteczki i nie jemy całej, tylko ustalamy sobie, co? Po kostce, po dwie, maksymalnie po jednym pasku dziennie, co? Umowa stoi? Tak. I warto się też podzielić z innymi. Pamiętajcie o dzieleniu się nie tylko czekoladą. To co, zaczynamy? Dzisiaj mamy takie ćwiczenie, że będziemy robić leżenie przewrotne ze skłonem w przód, ok? Czyli tak, połóż się Zuziu najpierw tyłem, o. I tak, wykonujesz tak, że nogi dajesz za głowę, dotykasz tutaj nogami, hop, no i zrobisz z powrotem skłonem w przód, dobra, świetnie, i hop, no tylko spróbuj być nóżki proste jeszcze, dobra, hop, o, i wracasz, skłon w przód, nie śpiesz się tak bardzo, hop, i skłon w przód, świetnie, i jeszcze 4 razy zrobisz, no 3, raz, dotknij ziemi tak, 2, i jeszcze raz. Świetnie. Pamiętamy o tym, że jak robimy skłon w przód, to kolanka, żeby były proste, nie? Dawaj do góry. Dawaj do góry, zablokowane. Nie, no wstawaj. I dotykamy sobie nóżki też, mamy palce zgięte na siebie. Nóżki dotykamy. Kto jest bardziej gibki, to bez problemu, a dzieci mają, nie mają z tym żadnego problemu. Zobaczycie zaraz, jak ja będę z tym robił. I to duży czasem problem. Dobra, to co Zuzia, zmieniamy się? Tak. No. To teraz rodzic, tak? Tak. A ty liczysz. Dobra. Tak samo, palce na siebie, pozycja wyjściowa, siad prosty. Robimy leżenie przewrotne, dotykając nogami. Proszę, uważaj, żebym cię nie kopnął. Możesz stać z tej strony, co? Ile razy? No, ja zrobię ile? 6? Może być? Tak. Dobra, a normalnie zachęcam was, żeby zrobić 10 do 12, nawet 15 razy. Robimy troszkę mniej, bo chcemy wam pokazać ćwiczenie. Niekoniecznie wykonać je aż w całości i pamiętajcie o dwóch albo maksymalnie trzech seriach. To co? Do tyłu dotykamy i skłon w przód. To jeszcze dwa, co? Liczysz mi, Zuzia? Brawo. To co, piona? Dzisiaj pracował na brzuch, ale również przy okazji trochę rozciągaliśmy. To co, obiecana czekolada dla Ciebie? Tylko nie zjesz całości, podzielisz się z siostrą, co? Tak. Dobrze, dziękujemy Wam i zapraszamy już jutro na kolejne ćwiczenie.